Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Jak już na początku możecie zauważyć, coś się zmieniło. Wyłączyłem te shadery. A to nie dlatego, że było za ciemno w kopalni czy coś, bo miało to swój klimat. Tylko te shadery, to wszystko, to taka wczesna wersja chyba jest trochę. Nie jest jeszcze ukończona do końca i troszeczkę to tutaj w tej jaskini się bugowało, na przykład te sieci, te pajęcze sieci takie, to wszystko mi się kumulowało w jedno, prześwitywało przez ściany, no nie dało się tutaj nic na dole zrobić, dlatego wyłączyłem je przynajmniej na razie. Gra nadal wygląda spoko, bo mam rozdzielczość HD przede wszystkim i tekstury HD wgrane do gry. Dlatego gra jeszcze w miarę spoko wygląda. Musielibyście zobaczyć tą grę w oryginale, żeby stwierdzić, że ona rzeczywiście dobrze wygląda, ta gra. Słuchajcie, no ja się muszę tutaj rozejrzeć, bo o ile się nie mylę, muszę znaleźć królową pełzaczy. I Jan wysłał mnie do jakiegoś typeczka. Ja sobie pozbieram grzybki oczywiście. Mam strasznie słabą broń, to jest problem. Mogłem sobie zdobyć jakąś lepszą broń przed walką tutaj z królową pełzaczy. No przede wszystkim wyłączyłem te shadery, bo tu w tym miejscu właśnie, gdzie jest królowa pełzaczy, strasznie zbugowane to jest, strasznie to jest zbugowane, więc no musimy sobie poradzić tak. Jak wyjdę z kopalni, to włączę z powrotem te shadery i będziecie widzieć różnicę, jaka jest na powierzchni przede wszystkim. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Jasna sprawa, przyjacielu. Chociaż kurde... No nie, no muszę mieć tu wsparcie na początku. Ja bym chciał jak najwięcej doświadczenia zgarnąć za te pełzacze, ale tu na początku nie, chyba będę potrzebował wsparcia. Bo te pełzacze strasznie mocno mnie biją, jak możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Mimo pancerza, mimo troszeczkę zwiększonej siły bohatera, no to nadal one mnie strasznie mocno biją. Ciekawe, czy taki gość ze mną przyjdzie. Mógłbyś przestać zawracać nam głowę? Gościu, ale robotę mam dla was. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Jaki ham. No ja bardziej potrzebuję te napoje uzdrawiające. Przecież ja mam gorszy pancerz od ciebie, gościu. Proszę. Może to ci pomoże. Ale 250 doświadczenia. Warto było. Warto było. I tak będę jadł mięso. A ten gość? Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Przy wielkim przejściu. Dobra, i jeszcze jednego mogę znaleźć? Czy nie? Ten gość nie chce ze mną iść. A ja bym się tu rozejrzał jeszcze, kurde. Kurde, niezainteresowany mną. Nic nie widzę. I to nie przez shadery.
Kurde, prawie umarłem. Kościany łuk jakiś podniosłem. I pierścień, o! Proszę bardzo, już sobie to obczajamy wszystko. Artefakty, pierścień, bonus do zręczności. No i to jest chyba ten pierścień. Tak, na pewno to jest ten pierścień. Ja mam bonus PZ i ochrona przed bronią. Zobaczmy ten kościany łuk jeszcze. Długi łuk potrzebuje 20. Kościany łuk 18. Fajny jest ten łuk. Tylko że ja z łuku na razie nie strzelam. Znaczy jakbym założył ten pierścień, to w sumie mógłbym założyć lepszy łuk. Bo ja mam tylko 10 zręczności. No ale nie mam żadnej umiejętności strzelania łukiem, więc z tego łuku bardzo rzadko trafiam. To jest problem tylko. No zastanowimy się później, słuchajcie, nad tym, czy będziemy z łuku strzelać, czy z kuszy. Wydaje mi się, że bardziej się opłaca z kuszy, bo wtedy bym mógł wszystkie punkty nauki w siłę ładować, nie? A nie musiałbym ładować punktów nauki w zręczność dodatkowo, żeby używać łuków. Dlatego się zastanowimy jeszcze nad tym. Dobra, pięknie, żeśmy ich wyczyścili. Nawet nie straciłem HP. U, jakaś broń tu jest. Łomotacz. I jakieś napoje. Okej. Krucze ziele. Okej. Sprawdźmy tego łomotacza. Lepszy jest. 33. 37. Pięknie. Bierzemy łomotacza, co prawda jest bardzo krótki w porównaniu do miecza, ale damy sobie radę z tym. Co to za gość? Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie budował. Biedny ork. Dlaczego orkowie i ludzie nie mogą żyć w zgodzie? Dobra. Słuchajcie, moglibyśmy jeszcze iść do góry tam po strażnika jakiegoś świątynnego. Ale w sumie chyba nie ma takiej potrzeby. Ja jestem też dość silny. Więc dam radę tam jakiegoś pełzacza czy dwa pobić. Dam radę. Dlatego idziemy sobie tutaj prosto. I otwieramy bramę. Otwieramy bramę. Wystarczy? Przygotowania skończone. 1500 doświadczenia! Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie! No... I tu nadal jest tak ciemno. Mimo że wyłączyłem to wszystko, nie? Ja pierdziele. Dobra, ja im pozwolę ten początek tutaj wyczyścić, bo ja kompletnie nic nie widzę. Weźmiemy sobie, wiecie co sobie weźmiemy? To sobie weźmiemy, odpalimy. Strzeliłem w drabinę. No i teraz możemy sobie tu... O, on już wszystko zabił. Dobra, szkoda, patrzcie się ile to jest doświadczenia. Ale sam nie dałbym rady tego... Sam bym nie dał rady tego wyczyścić tutaj na początku. No nie bez powodu kazali mi wsparcie zorganizować. Dobra. Grę zapisałem, tylko że problem jest w tym, że jak wczytam grę, to chyba to światełko mi zniknie, nie? Wow! Pięknie. Idziemy dalej. Tutaj będziemy mieli... Co będziemy mieli? Królową pełzaczy chyba do zabicia. Nie wiem w ogóle, czy dam radę sobie z taką królową pełzaczy. No, ale spróbujemy swoich sił. Po kolei. Ten z tyłu się tam ciśnie, chce przed szereg wyjść. Dobra. O, kurde. Ale jest gruby. Gruby i powolny, nie? Gruby i powolny.
Jajo pełzacza. Jajo pełzacza. Jajo. Dobra, z niej nie ma nic. No dobrze, no nie było trudno, nie było ciężko. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem silny, czy to dlatego, że po prostu ten boss jest słaby. Może to drugie raczej. Raczej to drugie. No ale spokojnie, misja zaliczona, 2000 expa za zabicie dostałem, 1500 w ogóle za otwarcie bramy, nie wiem dlaczego. Bardzo dużo doświadczenia. Jestem bardzo zadowolony z tego. Generalnie powinienem mieć zaraz kolejny poziom jeszcze. No dokładnie, 500 expa. 500 expa i będzie kolejny poziom. Także super. No i będziemy mogli zostać chyba najemnikami już, o ile się nie mylę. O ile nie mamy jeszcze jakichś zadań do wykonania, no to będę mógł zostać już najemnikiem. No ale to wszystko się okaże za niedługo, nie? Mamy to, rozmawiamy z tym Witaj. Typeczkiem. Nie mogę Zgodź z nim pogadać? Się. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. No na pewno, ten drań się na Jak pewno niecierpliwi. Zbudzi się ku naszemu zbawieniu. Ciekawe, czemu temu gościowi nic nie mogę powiedzieć. Dobra, słuchajcie, zanim wrócimy do obozu na bagnie, chciałem wrócić do nowego obozu. Chciałem wrócić do nowego obozu, bo dowiedziałem się w zasadzie, co planuje obóz na bagnie. I zastanawiam się, czy zgarnąłbym doświadczenie za to, jakbym im powiedział. No bo boję się, że jak już dojdzie do tego, co oni planowali, to nie będę mógł tego zgłosić w nowym obozie, tylko będę mógł powiedzieć, że oni już to zrobili. I tak jakbym nie dostał doświadczenia dodatkowego jakby za to. Znaczy, obawiam się, że tak może być. Chociaż wydaje mi się, że nie powinno tak być. Że opcja dialogowa tam z questa nie zniknie, jak zrobię tam coś dalej. No ale... No nie wiem, tak jakoś kurde... mam wrażenie, że powinienem tak zrobić, więc tak sobie zrobię. Porozmawiamy jeszcze z Janem. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz. Weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. O Boże, on mi dał skrzynkę piwa. Ja myślałem, że on mi jakieś mikstury leczące dał. On mi skrzynkę piwa dał. Tu musiał rozdać to piwo. W ogóle nie spotkałem się z Alepem. Alep to gość, który ponoć wie, gdzie są klucze do tych skrzyń. I byłem na samym dole, nie spotkałem go. Nigdzie go nie spotkałem. W sumie tam przeszukałem wszystko na dole. Po drodze raczej też wszystko sprawdziłem. Chociaż z drugiej strony nie jestem pewny, czy wszystkich kopaczy sprawdziłem. Ale wiecie, co mi się wydaje? Że Alep to może być ten gość, co handlował na górze też. Sprawdźmy to. Nie, to jest Santino. Dobra, to ja nie wiem, gdzie jest Alep w takim razie. Chwila, tu mnie chyba jeszcze na dole nie było. Słuchajcie, generalnie połaziłem tutaj, bo ciemno jeszcze jest. Środek nocy ogólnie. Chciałem pokazać wam i zresztą też sam chciałem zobaczyć, jaka jest różnica podczas w ciągu dnia z shaderami włączonymi i bez shaderów włączonych. I stwierdziłem, dobra, wrócę do kopalni, porozglądam się tu, poobczajam, czy jest coś, co mogę ukraść i tak dalej. Strasznie dużo strażników ogólnie. Dużo skrzynek, ale strasznie dużo strażników i bardzo ciężko to okraść. A generalnie szukam Alepa. Bo on coś tam, jakiś klucz ma, czy coś takiego. On wie, jak otworzyć skrzynki w tym magazynie. I przeszedłem całą kopalnię i go oczywiście nie znalazłem. No, tu siedzi. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. O, idzie strażnik. Podejrzliwi? Oczywiście, że tak.
Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 bryły? No zapłacę mu, bo dowiem się czegoś. Może da mi ten klucz przeklęty do tego magazynu. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł ci pomóc. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? Jasne. A masz 10 bryłek rudy? Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy, na górze może ci dostarczyć parę wytrychów. No dobra, no w zasadzie to... To nic się od niego nie dowiedziałem. Powodzenia. Cóż. Znaczy coś mówił o mockarni, coś mówił o tym, ale kurde, w sumie go tak piąte przez dziesiąte słuchałem. A przede wszystkim nie dał mi klucza. I teraz nie wiem, czy on coś mówił o kluczu, czy nie mówił nic o kluczu. Cholera jasna, trzeba było go słuchać. Dobra, słuchajcie, tak wygląda gra bez, a tak wygląda z. Są takie ładne cienie. I w ogóle to słońce tak świeci. No, generalnie wygląda to lepiej trochę, nie? Co prawda te cienie nie są doskonałe. No ale moim zdaniem wygląda to lepiej, także to zostawimy sobie, nie? Dobra. Więc słuchajcie, zostawiamy to włączone. Idziemy do... najpierw pójdę do nowego obozu może. Czy ja mam mapę? Nie mam mapy, cholera jasna. Tędy chyba mogę przejść. Tak mi się wydaje. Pozabijamy sobie te szczury kreto. Kreto szczury. I mamy tu jakąś jaskinię, słuchajcie. A w jaskini... Kompletnie nic. Dlaczego? Tu słuchajcie, przypomniało mi się, że mam do zrobienia... Bo zostałem szkodnikiem, więc w sumie może oni mnie tym razem nie zaatakują, tylko będą chcieli ze mną rozmawiać. A jeśli nie będą chcieli, to być może mam szansę ich pokonać po prostu. Czego tu? O nie. O kurde! Gość wyciągnął łuk. Nie atakuje mnie, więc spoko. Idziemy z nim pogadać. Witaj. Nieźle mnie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Dobra, nieważne. No, pokonaliśmy tego drania, co chciał mnie pobić. I bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że łuk wyciągnie i zacznie strzelać. Prawie mnie zabił z tego łuku, nie? Jeden HP mi zostało. Dobra, idziemy porozmawiać z Laresem. Powiemy mu, co knuje, co planuje obóz na bagnie. A potem idziemy do obozu na bagnie. Oddamy Korkalomowi rzeczy z pełzaczy. No i chyba będzie wielkie przywołanie w śniącego w końcu. Chociaż kurde, nie pamiętam dokładnie, czy to już, czy to zaraz, czy to później. Najpierw idziemy do Laresa w każdym razie. Hej, słyszałem, że nieźle dałeś popalić pełzaczom z kopalni. Lee pewnie zgodzi się przyjąć cię do najemników. Powinieneś z nim pogadać. O! Uważaj na dzięki, siebie. Dzięki, Jarvis. Mogę przejść. Dobry z ciebie kumpel. No i pięknie. I teraz tak, misję miałem, żeby iść do Mordraga, powiedzieć mu o tym. Ale ja w sumie nie chcę, żeby on wziął na siebie wszystko. Bo to przecież nie o to w tym chodzi. To ja muszę zaplusować, a nie on. On siedzi i pije piwsko w barze, a ja odwalam całą robotę, więc czekaj. Idę do Laresa od razu. Przekazałem listę Diego. O kurde, świetnie. Patrzcie się. 750 doświadczenia jeszcze. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni.
Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Bardzo fajnie. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam. Dobra. Go, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Gorn jest cwaniak. Gorn jest cwaniak. Ale zobaczcie, nie mogę z nim porozmawiać na temat obozu na bagnie. Idziemy do Gorna po nagrodę, a potem zobaczymy, czy z Mordragiem mogę porozmawiać na ten temat. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Ciekawe, co on mi dał. 21 przedmiotów dostałem. 21 przedmiotów dostałem, ale w sumie to na pewno nie jest żadną broń. Żadne artefakty. Jakieś mikstury chyba dostałem, bo chyba nie miałem 16. Dobra, jakieś bezużyteczne rzeczy w sumie dostałem, nie? Może zanim pójdę do Lee, zapytać, czy mogę zostać najemnikiem, pójdę do Mordraga. Lares powiedział... Widzisz? Wiedziałem, że nie... Chcesz, żebym... Na pewno wiem... Co, ja z nim nie gadałem? Czekajcie, co jest? Ja z nim nie gadałem? Gadałem z nim przecież, o co chodzi? Jeśli chodzi o... Tak? Niczego się jeszcze... Więc bierz... Dobra, niczego się jeszcze nie dowiedziałem. Więc muszę zrobić zadanie do końca w sekcie. A póki co pójdziemy do Lee. Zapytamy się, czy możemy zostać najemnikiem. Chcę zostać najemnikiem. Mądra decyzja. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do nas, a nie do bractwa albo do starego obozu? Bardzo chętnie ci powiem. O, tak ci powiem. W obozach tylko traciłbym czas. Jedyna rzecz, która ma tutaj jakąś prawdziwą wartość, to pragnienie wolności. Witaj wśród nas, najemniku. Dobra, no i jestem najemnikiem, słuchajcie. Witaj. Broń dwuręczna, poziom pierwszy, 30 punktów umiejętności. Chyba se jaja robicie. 30 punktów umiejętności. No to jeszcze się nie nauczymy bronią dwuręczną walczyć. Muszę jeszcze jeden poziom wbić, ale to nie jest problem, słuchajcie, bo ja jeszcze i tak nie mam żadnej broni dwuręcznej. Muszę najpierw skombinować broń dwuręczną, a dopiero później przyda mi się walka bronią jednoręczną. Walka bronią dwuręczną się przyda, ale najpierw muszę znaleźć broń, tak. Tu gdzieś był kupiec, być może oni mają jakieś bronie dwuręczne, kto wie. No oni nic nie mają. Dobra, no słuchajcie, no póki co zostaliśmy najemnikami i możemy iść w sumie do obozu na bagnie. No nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć do obozu na bagnie. Tam musimy się dowiedzieć kilku rzeczy. No i od teraz pracujemy dla Lee, nie dla Laresa. No to jest bardzo dobre dla nas. I patrzcie, tak idę do obozu na bagnie. Po drodze oczywiście zabijam wszystko. I teraz, kurde, popatrzcie, tutaj jest jaskinia jakaś na górze. Ja tego nigdy wcześniej nie widziałem, czegoś takiego. I w sumie obczajmy sobie tą jaskinię. Zobaczymy, czy coś tu ciekawego jest. Może nigdy wcześniej tu nie byłem. Jakiś gość! Kto to jest, Gilbert? Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust, w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. Co tu miały? Kurde, może byłaby... Co tu robisz? Nie miewam tu zbyt często gości. Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kryjówkę, no. Kurde, może byłaby możliwość wzięcia go do obozu na bagnie, jak była ta misja wtedy z tymi ludźmi. Teraz już troszeczkę za późno na to, ale spróbuję skrzynkę jego okraść.
Nieźle. Wzięliśmy mu jedzenie. Mam nadzieję, że nie umrze z głodu. Kurde, no tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Aż w szoku jestem, że tutaj coś takiego ukryli. Tutaj jeszcze się da wyjść. Ale ty, czy tutaj coś będzie ukryte? Nie wydaje mi się. Tam jest jakaś jaskinia. No dobra, tam nie idziemy, słuchajcie. Tam nie idziemy. Bo wydaje mi się, że tam mogę wejść w inny sposób niż zeskakiwać tutaj. A boję się, że nie wrócę już. Chociaż kurde, w sumie mogłem zapisać grę i pójść tam, nie? Ale dobra. Idziemy do obozu na bagnie, słuchajcie. Dobra, tyłem zeskoczyłem, to się nie zabiłem. Pierdziele, co za kurde... Szkoda gadać, naprawdę. No nie da się zeskoczyć w tej grze, nie da się tak spuścić, wiecie... chwycić się krawędzi i... zeskoczyć tak na dół. Nie da się. A jak, kurde, spróbujesz zbiec na dół, to on ci przeskoczy, kurde, wszystko i weźmie i się zabije, spadnie na głupi ryj. Co? Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Nasienie czerwonego buka. Lester nie ma mi nic do powiedzenia, chyba nie. Idziemy prosto do Korkaloma, słuchajcie. Nie ma co tu czasu tracić na nic. Nie. Boże święty, widzisz, kurde, i nie grzmisz, no. Co to ma być? Przeklęte drabiny. Znalazłam jaja złożone przez królową. 2500 doświadczenia! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Dobra, co ty masz? Może być mana, wystarczy mi ruda, napój, oręż i runę. Runy nie będę mógł używać, no bo ja magiem raczej nie zostanę, więc po co mi runa? Oręż, jaki on by mi mógł oręż dać? W sumie mam zapisane, więc sprawdźmy oręż. Daj mi jakiś oręż. Niech ten oręż sieje śmierć w szeregach twoich wrogów. Dobra, ten gnojek dał mi łomotacz. Dobra, słuchajcie, bo łomotacz to jest jakieś 70 bryłek rudy. To nie będziemy brać łomotacza. Mana, napój uzdrawiający raczej nie. Ruda lub runa. Sprawdźmy tą runę. Co to za runę mi dał? Światło, krąg jeden. I brakuje mi jednego krągu magii. No ja raczej kręgów magii nie będę się uczył, chociaż kurde w sumie nie wiem, czy ja będę miał w ogóle jakąś możliwość bez zostania magiem, żeby się nauczyć kręgów. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie. I taka runa światła, no przydałaby mi się, szczerze mówiąc, jakbym ją tylko mógł użyć, nie? Ale chyba nie będę mógł się nauczyć w żaden sposób kręgów magii. Więc zapytamy o rudę. 100 bryłek rudy. Może być. Więcej niż broń warta jest, nie? W sumie nie sprawdziłem, ile ta runa była warta, ale to jest runa światła, więc raczej ona nie była zbyt droga. Dobra, kontynuujmy misję. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj. Istnieje prastary almanach, zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę. Ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Okej. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny.
Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. No okej, okay, no to mi się podoba, słuchaj. Przyniosłem ci wnętrzności pełzacze. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Dobra, szkoda, że doświadczenia żadnego nie dostałem za te wnętrzności pełzaczy, bo wtedy by warto było to zbierać. Ale słuchajcie. Idziemy do Talasa. Ale po almanach pójdziemy sobie w następnym odcinku, bo to by było na tyle, słuchajcie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!